Witam was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmie. Tym razem w ramach mikroekonomii chciałam Wam omówić temat elastyczności cenowej popytu, ale nie mierzonej zmianami procentowymi, a metodą łukową. Wynik oczywiście naturalnie może się różnić od tej liczonej metodą procentową. O tym się wcale nie przejmujcie, bo to jest tylko metoda mierzenia tego samego, a wyniki oczywiście jak to w rzeczywistości mogą być między sobą. Różne, bo to jest inny wzór, inne podstawienie. I teraz, jeżeli jest powiedziane w treści zadania, że na podstawie tych danych, jakichś określonych, yy, wiemy, że funkcję popytu opisuje równanie i c to cena, ku ilość jest minus, czyli jest zwykła funkcja liniowa o nachyleniu ujemnym. Czyli e, mamy polecenie, obliczy elastyczność cenowo popytu, ale mierzoną metodą łukową przy wzroście ilości ze 100 do 200. Wówczas w tym momencie, e, jeżeli wiemy, że ilość zmieniła się ze 100 do 200, to pytanie, jak zmieniła się cena e, przy przejściu z ilości ze 100 do 200. Ile w ogóle ona wynosiła początkowo? Będzie to niezbędne do wyznaczenia elastyczności cenowej popytu metodą łukową. Jeżeli wiemy, że ilość początkowo wynosiła 100, czyli tu jest 100, to cena to jest 600 minus 2 razy 100, czyli daje nam 400. Jeżeli w tym momencie e, ilość zmieniła się i wzrosła do 200, to cena, znowu podstawiam razy 200, cena wynosi 600 minus 2 razy 200, czyli. 200. A więc mogę powiedzieć wstępnie, że e, przy wzroście ilości ze 100 do 200 cena spadła z 400 do 200. Oczywiście jednostek pieniężnych, a nie sztuk. I teraz dalej idąc z tym tematem. Elastyczność cenowa e, łukowa. Oczywiście nie opiera się na zmianach procentowych, więc wolałabym tu nie umieszać znaków w procent. Dlaczego? Popatrzmy na te zmiany, jak one są liczone. E, typowa zmiana procentowa to jest końcowa wartość minus, początkowa przez i w mianowniku by była tylko samo q1 przez wartość, która była wcześniej. A u nas e, ta zmiana jest liczona jako różnica, ale podzielona przez średnią arytmetyczną z tych dwóch liczb, e, które były wzięte do licznika. A więc w tym momencie. Jak sobie pospróbujemy to podstawić, od 200 odjęłam 100, bo ilość była 200 na końcu minus 100, co na początku 100, a w mianowniku 200 plus 100 przez 2, czyli średnia arytmetyczna. Czyli faktycznie w liczniku mam 100 przez 150. I 100 przez 150 to jest inaczej e, 2 trzecie, jakbyśmy poprawnie policzyli, a zmiana procentowa ceny. To jest jak? Na końcu było 200, na początku 400. Dlatego liczymy 200 minus 400, bo końcowa wartość minus początkowa, a w mianowniku znowu zmiana procentowa, ale przynajmniej średnia arytmetyczna y, tych dwóch liczb, czyli 200 plus 400 przez 200, czyli tu jest różnica 200 na minusie przez liczbę uśrednioną, jaką jest tutaj 300. I teraz. Co możemy zrobić? No, podstawić do wzoru głównego. Pamiętajmy o tym, że w liczniku jest zmiana popytu, w mianowniku zmiana ceny, bo to jest elastyczność cenowa popytu, czyli w liczniku jest popyt w porównaniu do zmiany tego czynnika wpływającego na ten popyt, czyli na cenę. A więc w tym momencie możemy powiedzieć, że 2 trzecie, które tu było, i minus 2 trzecie, które tu było, jedno podzielone przez drugie daje minus 1. Wynik nie zawsze musi być tak ładny, dokładny i w ogóle to jest minus 1. Ale co to nam daje w inter... co do tej interpretacji? Na pewno powiemy, że wzrost tego czynnika o 1%, zawsze zaczynamy interpretację w ten sam sposób, powoduje wzrost popytu. Raczej chyba spadek to powinno być zapisane. Dobra, przyjmijmy, że to jest spadek popytu o 1%. E, dlaczego ten spadek tutaj zaznaczam powinien być? Bo e, jak e, nawet zobaczmy tak, spadła, wzrosła ilość, to cena spadła. A więc na pewno to, że jak spadała cena, e, to rosła ilość. Odwrotnie, jeżeli e, tutaj e, by wzrosła i cena, to ilość by w drugą stronę spadła, a więc relacja jest Odwrotna, a więc możemy powiedzieć, że wzrost ceny o 1%, zawsze interpretujemy wzrostem tego czynnika o 1%, spowoduje oczywiście, że spadek popytu o 1%. Dlaczego o 1%? Bo wynik tej elastyczności jest dokładnie równy 1. Gdyby elastyczność wyszła np. 3,2 z minusem, to byśmy powiedzieli, że wzrost ceny o 1% spowoduje spadek, wiadomo, popytu o 3,2% procent. Procenty zapisujemy to jako dodatkowe symbole e, i wynikają z, jakby z definicji elastyczności, którą możemy powiedzieć, że to jest ta procentowa reakcja popytu, czyli jak procentowo zareaguje popyt wywołany e, procentowo jakąś zmianą cen. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, możecie tutaj mailować e, na adres zadania Projekty małpa, w PPL. Yy, Oczywiście tam załączajcie swoje zadania, swoje pytania. Gdy będę mogła, jak najbardziej e, odpiszę. Możecie też wejść na stronę internetową, która tutaj e, mnie reprezentuje. Zapraszam Was oczywiście naturalnie do subskrybowania kanału, przeglądania wszystkich przygotowanych przeze mnie playlist, nie tylko z mikroekonomii. Sami oczywiście naturalnie ćwiczcie jak najwięcej przykładów, bo to, że obejrzycie jeden filmik, na pewno Wam nie gwarantuje to tego, że zrozumiecie czym jest elastyczność yy, cenowa popytu czy dowolne każde inne zagadnienie. Trzeba po prostu ćwiczyć i rozwiązywać więcej zadań, żeby po prostu zrozumieć, co się faktycznie liczy. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w zaliczaniu kolejnych przedmiotów.